Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Damian Gruszczyński kolejne spotkanie z cyklu z innej strony. Na początek ogłoszenia parafialne. Do tego Państwo są przyzwyczajeni, ale dla nas jest to bardzo, bardzo ważne, żebyście... Zasubskrybowali kanał Sekielski Brothers Studio na YouTube, na stronie internetowej, na Spotify. W tych miejscach można znaleźć nasze rozmowy, żebyście Państwo komentowali. Myślę, że dzisiejsza moja rozmowa będzie wymagała Państwa aktywności w tym zakresie, ponieważ no, namawiam moich rozmówców i rozmówczynie, żeby się w te dyskusje angażowali, więc zapraszam. Komentujcie, drodzy Państwo, wesprzyjcie nas także na stronie patronite.pl, łamane przez Sekielski. Może nie mówię tego tak pięknie, jak przed chwileczką państwa, Państwo usłyszeli z ust Tomka Sekielskiego, ale z równym natężeniem Państwa o to proszę, ponieważ my jako twórcy nie pobieramy żadnych honorariów za przygotowanie programów. Co może się wydać troszkę dziwne, mój dzisiejszy gość też nie pobiera za to honorarium. Dlatego wesprzyjcie nas na patronite.pl, abyśmy mogli dalej rozwijać nasze skromne, acz bardzo zacne medium. Drodzy Państwo, już po ogłoszeniach parafialnych, dlatego czas na laudację. Laudacja to zawsze przedstawienie mojego gościa. Dzisiejsza osoba... Jest dla mnie też osobą, którą bardzo cenię. Kiedy to usłyszał ode mnie, bardzo się zdziwił, a to najszczersza z najszczerszych prawd. Dzisiaj będzie troszkę krótko, ale dopiero w rozmowie zobaczą Państwo, jak dużo ma o tym, co robi do powiedzenia mój gość. Commercial Head General Medicines Central Europe Cluster z firmy Sanofi. Marcin Puchniarz. Cześć Marcinie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Damian, bardzo dziękuję za zaproszenie. No, muszę powiedzieć, że było to dużym dla mnie, no, rzecz bardzo przyjemna, ale dużym zaskoczeniem, jak powiedziałeś, z jakiego klucza się tutaj znalazłeś? Że, znalazłem. Znalazłem. Przepraszam. Przepraszam. <laughs> No, że zapraszasz ludzi, których, którym się przyglądasz, z którymi współpracujesz, których wręcz powiedziałeś cenisz i szanujesz, także no, bardzo no, dziękuję. Użyłem słowa nawet podziwiasz. No nie, 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 nie przechodziło mi to przez usta. <laughs> także jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Przyjemność no, po było. mojej, przyjemność po mojej i moich widzów i naszych widzów w tym momencie w stronie. Zaprosiłem cię tak dlatego, że Współpracujemy od bardzo dawna. Nie będziemy wskazywać, bo to no, nie wiem, czy to jeszcze w tym wieku zaczęliśmy, w poprzednim chyba zaczęliśmy. Nie wrócę tak daleko pamięcią, bo już głowa nie ta. Ale zaprosiłem Cię, żeby porozmawiać troszeczkę o temacie, który jest owiany wieloma mitami, niedopowiedzeniami. A jak Państwo wiedzą, jeżeli czegoś, jeżeli coś potępiamy, jeżeli czegoś nie lubimy. Najczęściej bierze się to z prostej ludzkiej niewiedzy. Dlatego dzisiejsza rozmowa jest po to, żeby troszeczkę inaczej o firmach farmaceutycznych, czy, jak mówiliśmy, Big Farmie, no bo można powiedzieć, że jesteś przedstawicielem Big Farmy w Sanofi, to jest jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie. Chcemy troszeczkę porozmawiać z innej strony, tak jak to tytuł programu mówi. I z kim jak nie z Tobą, Marcin? Bo przeszedłeś drogę od szeregowego przedstawiciela, jakkolwiek to jest bardzo ważna funkcja i to określenie szeregowy w żaden sposób nie uwłacza tej roli, przez kierownika regionalnego, czyli zarządzałeś sprzedażą w danym obszarze, nawet wiem którym, w Gdańsku. Później rozpocząłeś karierę w marketingu. Byłeś już product, w Warszawie. Dokładnie, też już w Warszawie byłeś menadżerem, później w innych okolicznościach byłeś szefem marketingu, a teraz jesteś, można powiedzieć, takim dyrektorem komercyjnym, tak jak pięknie określiłeś, jednej z największych firm farmaceutycznych. Powiedz mi, i, i, i rozprawmy się od razu na początku, drodzy państwo, skąd jest takie demoniczne i złe postrzeganie? tej mitycznej Big Pharma. Tak według Ciebie? To jest trudne pytanie, dlatego, że mm, może być wiele przyczyn. Wydaje mi się, tak na moje czucie, od, odkąd pamiętam, a zacząłem pracę w, 90, w 1999 roku, w e, ubiegłym wieku, w ubiegłym wieku ale Aleczkolwiek jeszcze się łapie na tym, że ubiegły wiek, myślę, o wieku XIX, także może nie jest tak źle, a może, a może jest właśnie aż tak źle. Więc zacząłem pracę w 1999 roku. Może przy jakiejś okazji, może później opowiem, jak to się zaczęło. Natomiast już wtedy pamiętam, że spotykaliśmy się my jako przedstawiciele, byłem wówczas przedstawicielem, z takim lekkim odium. Nawet nie wiem, jak to ująć. Takich może trochę żeśmy to próbowali oswajać, mówiąc, że takimi krwiopijcami. I zastanawiałem się, wiele, wiele lat, od czego czemu zawdzięczamy takie postrzeganie. Mam nadzieję, że ono się zmienia. Ostatnio nawet widziałem jakieś badania, w którym, je, w którym wynika, że wskutek COVID-u właśnie wskutek większej atencji dla, naszego, dla naszej pracy, dla firm farmaceutycznych. Firmy farmaceutyczne są postrzegane ewidentnie lepiej, jeśli chodzi o dostarczanie nowych terapii, o ratowanie ludzkiego życia. Także myślę, że coś może się za, za, zadziało w tym, w tym kierunku. Natomiast, tak jak mówię, myśmy, my walczymy od wielu, wielu lat właśnie z takim wizerunkiem firm, które dbają o swój interes. Które są bardzo mocno stoją na rynku. Praca w firmach farmaceutycznych często jest postrzegana jako ta najbardziej lukratywna. Nie umiem powiedzieć, znaczy, wydaje mi się, że wiem dlaczego. Natomiast kwestia jest tego typu, że leki są trochę jak powietrze parafrazując znane przysłowie że dopiero widać, jak są potrzebne, kiedy zaczyna ich brakować. Tak. Często nie zdajemy sobie sprawy, idąc do apteki, co stoi za, za lekiem, jaką drogę on musiał przejść, żeby trafił do, do pacjenta. Oczywiście leki mamy różnych kategorii. Są leki oryginalne, tak zwane, czyli takie, które mają ochronę patentową, potem są leki generyczne, czyli które już ochronę patentową zakończyły. Są też leki tak zwane OTC, czyli leki bez, bez recepty. To jest bardzo potężna gałąź przemysłu, natomiast często postrzegana, że, no, że się nam wszystkim, mówiąc kolokwialnie, należy. Ja myślę też dodałbym do tego, co, co powiedziałeś, to, że akurat ta gałąź, gałąź przemysłu dotyka. Bardzo wrażliwego punktu, jakim jest zdrowie i życie ludzkie. I też to, co przed chwileczką powiedziałeś, że być może bardzo wiele osób myśli, że im się to należy, żeby mieć odpowiednią opiekę farmaceutyczną, odpowiednie leki. Tyle, że to wszystko nie jest takie proste, bo zanim lek pojawi się, nowy lek pojawi się na Rynku, droga jest drodzy Państwo, bardzo, bardzo do tego y, długa. Y, każdy lek musi przejść przez badania kliniczne i to nie przez jedną fazę badań, a przez fazy cztery. De facto trzy, tak, ale, ale czwarta faza jest tak. takim już ostatecznym potwierdzeniem tak, tak, tak. tego, że lek jest bezpieczny i, i skuteczny. Y... Idą Państwo do apteki. Kupują lek RX jeszcze. Czyli, 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 na, czyli na przykład na receptę. Y... Co się musiało wydarzyć, żeby ten lek pomógł na przykład w, wiem, w utrzymywaniu kontroli nad, nad ciśnieniem tętniczym. Mm. Jakie musiały się odbyć działania, żeby. Cały proces. Ca... Jaki proces musiał się odbyć? Znaczy, zanim jeszcze powiem o tym, o tym procesie, który Aha. jest długi i bardzo kosztowny, to chciałbym powiedzieć y, o tym postrzeganiu, czy, że, czy nam się lek należy, czy nie należy. Tak. Ja uważam, że nam się należy. Y, natomiast y, słowo należy często w, y, ma aspekt w mojej, w mojej ocenie pejoratywny. To znaczy, że należy mi się i koniec. Natomiast uważam, że każdemu się z nas należy prawo właśnie do, do leków, do, do ochrony, ochrony zdrowia, do bycia zdrowym i szczęśliwym. To są podstawowe gwarancje oprócz wolności słowa i tak dalej, podstawowe gwaranty dobrego życia. I my, jako sektor farmaceutyczny, stoimy, no Nie powiem, że na straży, ale jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby te leki się pojawiały. Coraz to nowe, coraz to nowe, coraz to nowe. Często słucham, jak, czy jak jadę w taksówce na przykład, jak gdzieś się no nie tyle wydać, czy gdzieś mówię przez telefon, i, i, i pan taksówkarz wie, że pracuje w firmie farmaceutycznej, i to często, kilka razy już pytano mnie Panie, a znajdziecie kiedyś lek na raka? Więc to są takie rzeczy, które pokazują, jakie jest duże oczekiwanie, mhm. abstrahując, że ta, to pytanie jest zupełnie niemerytoryczne, do czego może później wrócimy, ale jakie jest oczekiwanie, żeby, żeby ten lek się, żeby był dostępny i żeby można było z niego korzystać. Natomiast odnosząc się do tego pytania, jaki proces stoi za, tak. za stworzeniem leków, y, 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 początkowo Mamy do czynienia z pracą w laboratorium i są to albo, przeważnie są to badania in vitro, czyli poza żywym organizmem, na szalkach sprawdzamy substancje chemiczne, jaką, jakie one mogą mieć wpływ na, na komórki. Jeżeli, i to są bardzo już, to są bardzo mrówcza, często biotechnologiczna, czy chemiczna praca w laboratoriach. Jeżeli się okaże, że te komórki wykazują jakąś aktywność na daną substancję i komitet czy, czy, czy rada naukowa dojdzie do wniosku, że jest to y, obiecująca cząsteczka, wówczas przechodzimy do badania na zwierzętach. Ten, 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 ten etap jest konieczny. Nie możemy zacząć testować na ludziach, zanim nie zaczniemy y, testować na zwierzętach no z powodów etycznych. Zdaję sobie sprawę, że część z nas obruszy się, że testowane są zwierzęta, ale tego wymaga proces, żebyśmy wiedzieli, że jak już zaczniemy leczyć ludzi, to musimy mieć ten lek wstępnie przebadany. Wejdę ci w słowo, ponieważ winienem też naszym widzom takie wyjaśnienie, ponieważ to o czym teraz Marcin mówi, czyli o różnych etapach procesu, który się nazywa badaniami klinicznymi, to jest ściśle określona procedura na całym świecie. To jest procedura, która jest przejrzysta, czyli ma jasne i proste zasady. Musi podlegać bardzo ścisłemu monitorowaniu. Musi uzyskać akceptację społeczności naukowej, ale Jednym z najważniejszych zasad, które obowiązują w badaniach klinicznych jest to, że na pierwszym miejscu wartością nadrzędną definitywnie jest dobro pacjenta. Stąd właśnie tak. zanim zaczniemy badać dany lek na ludziach, stąd ten etap, o którym mówisz, tak. y badania na, na zwierzętach. Oddaję Ci głos. Przepraszam, że tak... Nie, nie, bardzo, bardzo dobra uwaga. Ym, więc zanim wejdziemy do, na, na poziom ludzki, musimy przetestować substancje, na przykład dajmy na to, że będzie to ci, substancja, która obniża ciśnienie. Wtedy możemy to zmonitorować u zwierząt, y, y, czy to ciśnienie y, y, obniża, jak mocno, w jakich dawkach, które dawki... Są dawkami optymalnymi, którymi są suboptymalnymi, a którymi są, bym powiedział, nadoptymalnymi, z różnego tego rodzaju y, wszystkimi konsekwencjami. I lepiej, żeby te konsekwencje wyszły na poziomie zwierząt, niż miałyby potem wychodzić od razu na po prostu. Nie można testować bojem, mówiąc mhm. mu, po, po żołniersku, na ludziach. Wówczas y, y, badanie jest zgłoszone, tak jak wspomniałeś. Y, Badania te są obwarowane szeregiem bardzo restrykcyjnych reguł, które obowiązują od pierwszego dnia do ostatniego, a nawet teraz bardzo popularnym i modnym, naszym modnym, no, popularnym podejściem jest real world evidence, czyli, czyli dowody zbierane w prawdziwym życiu czy w, czy w świecie, gdzie lek już zarejestrowany, zaraz dojdziemy do tej rejestracji, jest również obserwowany, czy on. Nie powoduje jakichś działań, które mogą być niebezpieczne dla życia bądź zdrowia człowieka. To jest czwarta do... faza. Dokładnie. Są. są e, e, a tutaj była taka uwaga, akurat pierwsza e, cz, i czwarta, dlatego że z Damianem rozmawialiśmy jeszcze przed programem, e, dyskutując tutaj e, żywo i brawurowo na temat e, przejść między pierwszą, drugą, drugą, trzecią a czwartą fazą, dlatego tutaj się do tego odnosimy. Natomiast pierwsza, muszą być w to bardzo transparentne wyniki, wszystkie wyniki. Nad tym czuwa, czuwają organizacje, procedury, procesy, które są bardzo ściśle opisane, określone i wystandaryzowane. W Polsce żeby uzyskać badanie, trzeba żeby uzyskać zgodę na badanie, to zgodę się otrzymuje od. Komisji Bioetyki. Więc, mimo że na przykład ono już się toczy gdzieś w innych krajach, każdy jeszcze kraj rządzi się swoimi dodatkowymi obostrzeniami mniej lub bardziej rygorystycznymi, ale one muszą również w Polsce być. Więc wracając do, do fazy pierwszej, przechodzimy z, z tego modelu zwierzęcego na, na model ludzki. Mówimy wtedy o badaniu pierwszej, pierwszej fazy. Te badania są prowadzone albo gdzieś w ośrodkach danych wytwórców, producentów czy laboratoriów, ale również mogą się. Wiem, że, że w Polsce mamy takich sporo ośrodków, które umieją albo spełniają wymogi badania pierwszej fazy. Tutaj badamy zdrowych ochotników. Czy ten aspekt, czy ten efekt terapeutyczny jest spełniony? Jak mówiliśmy tutaj o przykładowym obniżeniu ciśnienia krwi, sprawdzamy u młodych, zazwyczaj zdrowych, koniecznie tutaj trzeba podkreślić, zdrowych ochotników, tak. czy ten efekt spadku ciśnienia jest zauważalny. Porównujemy go do, oczywiście do Leków, które już są na rynku, o ile, o ile takie są. Oczywiście, czasami możemy mówić o zupełnie nowej cząsteczce, więc nie będzie do czego się porównywać, ale zaraz do tego się odniosę. Jeżeli porównujemy wówczas do jakichś standardowego tak zwanego komparatora, czyli substancji, którą porównujemy, patrzymy, czy ta nasza substancja zachowuje się lepiej, czy, czy bardziej efektywnie, czy gorzej. Jeżeli się zachowuje Lepiej, no to siłą rzeczy mamy nadzieję, że ten proces będziemy mogli kontynuować, bo, bo będzie ewidentnie przynosił kliniczne korzyści w porównaniu ze standardową terapią. Co jeszcze jest istotne, że na tym poziomie sprawdzamy, czy ten lek nie powoduje zaburzeń, takich, których nie, na których odpowiedzi nie uzyskaliśmy w modelu zwierzęcym. To znaczy, czy nie boli głowa? Czy nie ma mrowienia? Czy nie ma ospałości? Czy można prowadzić samochód? I tak dalej, tak dalej. No myśl nam tego siłą rzeczy nie, nie powiem, powie. Nawet jakby głośno mówiła, parafrazując wsi o kocie i cyrku. Y znasz. Nie znasz, potem powie. powiem. Yea powiem na, na, na koniec. Y Wtedy przechodzimy, do, y y y y patrzymy, jeżeli wykazuje substancja działanie zarówno z terapeutyczne, jak i zachowane są y kwestie bezpieczeństwa, Wówczas przechodzimy do, drugiego, do badania drugiej fazy. Ważna A jeszcze, jeszcze jest, jest jedna rzecz, że w pierwszej fazie badań klinicznych są to bardzo małe populacje. To jest kilkudziesię... kilkudziesięcioro pacjentów i na nich sprawdzamy tak kwestie bardziej jakościowe. Tak, to jest taka wstępna ocena tak, bezpieczeństwa, dokładnie. można powiedzieć. I jeszcze jedna ważna rzecz. Mówiłeś, że dopuszczane są tylko osoby zdrowe w ilości kilkudziesięciu osób. Jest to także taki etap, do którego bardzo często zupełnie dobrowolnie dopuszczane są też osoby nieuleczalnie chore, które chcą w jakiś sposób przyczynić się do rozwoju medycyny, a też i być może uratować swoje życie i przy. Drodzy Państwo, pełnej wiedzy o tym, że y, jakie są ryzyka związane z testowaniem nowych substancji, poddają się temu. Także takie jeszcze pewnie uzupełnienie należało tak. podjąć, bo to też jest często po, tak. o, o powód mitów. Zgadza się. <laughs> Natomiast również jak, jak teraz przejdziemy do, fazy do, do badania fazy drugiej, to tutaj mamy populację trochę większą. Mówimy o setkach pacjentów, kilkuset pacjentów, ale to są już pacjenci, którzy są chorzy. W odróżnieniu do, do fazy Pierwszy, pierwszej. Tak. I teraz patrzymy, jaki efekt terapeutyczny jest wywierany przez daną substancję, czy, czy, czy chemiczną, czy, czy przeciwciało monoklonalne, w obniżaniu chociażby tego ciśnienia krwi. Jeżeli się okazuje, że jest ona bardziej skuteczna i nadal bezpieczna, że to, 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 ten, ten indeks pomiędzy ten, ten stosunek efektywności czy skuteczności, jest dalece przekracza ewentualne działania niepożądane, a działania niepożądane, pamiętajmy, żeby o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważna kwestia, bo nie ma leku, który nie ma działań niepożądanych, to też jest kolejny mit, tak. który warto by było tutaj się z nim rozprawić. Leczymy tych pacjentów, tę próbę pacjentów w badaniach drugiej fazy, i wtedy oceniamy, czy, jaki jest efekt terapeutyczny. Jeżeli się okazuje, że to jest obiecująca substancja, Wówczas idziemy dalej, do badania trzeciej fazy. Często jest tak, że, je, że może być w ten sposób, że, że na przykład widzimy, że nie ma potencjału, że jest tak zwane, mhm. są takie leki, często my nazywamy to w, trochę w slangu tak zwane leki mitu, czyli ja również. E, często widać na, na poziomie, jeżeli, jeszcze szczęście, jeżeli finansowym, będzie tak. Jeżeli jesteśmy w stanie to wyłapać na poziomie fazy drugiej, gdzie tych pacjentów jest kilkuset. Mhm. I jeszcze nie są zaangażowane w to potężne środki finansowe, które zaczynają być już angażowane w fazie, w fazie trzeciej. Więc jeżeli widzi firma, czy, czy producent, czy laboratorium, że nie będzie z, tego, z, tego, z, tej, z, tej, z tej mąki chleba, kończy badanie. Oczywiście jest tak, przewidziane są, że jeżeli osoby, zarówno w drugiej, jak i w trzeciej fazie, w każdej, w każdej z tych faz, badanie można zamknąć. Natomiast pacjenci, jeżeli chcą, to jest taka ciekawostka, mogą kontynuować to badanie i jako producenci zobowiązujemy się, żeby mogli dokończyć daną terapię, jeżeli są na niej. Takie mają pacjenci prawo. Bardzo ważny jeszcze moment w drugiej fazie badań jest taki, że... Bardzo często ta faza odbywa się na zasadzie tak zwanej próby podwójnie zaślepionej. Możesz powiedzieć, tak. co, co to jest. Więc próba, e, e, dzięki, że powiedziałeś, e, o tym chciałem napomknąć w fazie trzeciej, ale faktycznie już w fazie drugiej e, się z nią spotykamy. To jest badanie podwójnie zaślepione polega na tym, że zarówno pacjent, jak i lekarz nie wiedzą, co podają e, pacjentowi. E, to znaczy, możemy sobie wyobrazić, że podają dwie białe pigułki. Które mają swoje opisy, jakiś, jakiś, jakiś kod zazwyczaj cyfrowy, bądź są oznaczone w poszczególnych pojemnikach, że po prostu tu idzie o takim kodzie cyfrowym, czy literowo cyfrowym, o tutaj idzie o takim. I to wszystko jest gromadzone w takich tak zwanych CRF-ach, w których badacz wypełnia bardzo dokładnie każde okienko po okienku. Opisując stan pacjenta, jego zachowanie, wartości tego naszego przysłowiowego ciśnienia krwi tętniczej, i tak dalej, i tak dalej, nie wiedząc, czy leczy tym, czy leczy, czy leczy placebo. I tu jeszcze jest ważna sprawa. Co jest naszym komparatorem, czyli tym lekiem, do którego się porównujemy? Jeżeli są to, yy, yy, nie są, bym powiedział, nieuleczalne choroby typu na przykład onkologiczne. Oczywiście są wiele chorób onkologicznych, które są na szczęście uleczalne, to też mówię tak. Odpowiadając tak Na nasz wypadek, tak. Natomiast to często komparatorem jest placebo, czyli substancja, tabletka, czy pigułka, czy, czy kapsułka bez substancji czynnej. Jeżeli to jest iniekcja, jest to tam załóżmy sól fizjologiczna bez substancji czynnej, która wygląda na cele badania, do celów badania, tak samo jak, jak z substancją czynną. I tylko wtedy badacze, które, w zasadzie nie, badacze nie, dopiero jak się zbierze te wszystkie CRF-y, tą całą dokumentację, wyśle się ją, są specjalnie do tego jeszcze dedykowani pracownicy firm bądź tak zwanych CRO, czyli Clinical Research Organization, albo w, w, w ramach struktur firm farmaceutycznych. S są, to, są to monitorzy badań klinicznych. To są osoby, które nadzorują pracę badaczy, lekarzy, którzy ich wspomagają w przypadku ewentualnych wątpliwości, którzy zbierają te CRF-y, te, 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 te dokumentacje, którzy w przypadku na przykład jakiegoś pośpiechu, pomyłki lekarza, przecież każdemu się to może zdarzyć, to żaden zarzut, y sprawdzają czy poprawność wypełnienia. Także to jest bardzo mrówcza, żmudna praca z każdej strony. Wtedy trafiają te, te, kiedy trafią te um, wyniki zaślepione, wyniki, próby, tak? dopiero one się od, odślepiają na poziomie e, analizy danych. Także to, to na tym polega. Co jeszcze jest istotne, e, jeśli chodzi o drugiego komparatora, to znaczy drugą drugą grupę komparatorów, to są substancje czynne. Bo proszę sobie wyobrazić, że e, Leczymy, na przykład, poszukujemy jakiejś substancji, która miałaby leczyć któryś z rodzajów nowotworu, i dajemy jednym substancję czynną badaną, a drugim placebo. Jest to totalnie nie, byłoby to totalnie nieetyczne, więc takich rzeczy nie można robić i się nie robi. Po prostu tym osobom w jednym ramieniu, bo to się nazywa ramię badania, jest ramię z. z z substancją tą badaną i ramię bądź z placebo, bądź w tym przypadku, tych chorób onkologicznych, ze standardową, uznaną za standard terapią onkologiczną. Bo no nie, nie do wyobrażenia byłoby przeleczenie pacjenta tak. na przykład y, y, substan bez substancji czynnej. Również już nie tylko w onkologii są takie rzeczy. Y, znane są mi przypadki już nawet z mojego doświadczenia, gdzie komparatorem w stwardyniu rozsianym nie było placebo, bo też by było to bardzo nieetyczne, zostawienie pacjenta na kilka lat badania bez leczenia, hmm. tylko była substancja, która była uznana za standard leczenia w tym czasie na, na wstępnym wiesz, wiesz, co tutaj jest spełniane? To jest dokładnie spełniana jedna z zasad dobrej praktyki klinicznej. Dobro pacjenta to wartość nadrzędna. I to nie są czcze słowa. Widzą Państwo, jak w samym procesie ten rzecz jest tak skonstruowany, żeby pacjenta. O dobro pacjenta zadbać. Właśnie w przypadku chorób onkologicznych, czy chorób rzadkich, czy bardzo trudnych, nigdy się już na tym etapie proceduralnym nie podaje placebo, tylko się traktuje badanie kliniczne jako proces leczenia. I stąd zasady dobrej praktyki tak. klinicznej w życiu. Tak, to jest... Zwracam, tak, floor is yours again. Tak, i to, 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 to pełna zgoda. Jest to według międzynarodowych standardów GPC, good, GCP, przepraszam, Good Clinical Practice. Tak. I to jest opisane taki wytyczne, manual, wskazówki, taki, taki manual, taki mówiąc tak. po staropolsku, jak, jak, jak należy postępować, żeby, żeby wszystko było zgodnie z, z, z prawem, ale, co ważniejsze, z etyką, bo czasami tak. można zrobić coś z prawem, ale niekoniecznie etycznie, takich rzeczy nie robimy. Nawet mamy taki sobie taki, taki co jakiś czas sobie powtarzamy, jakiś żarcik taki, bym powiedział, nasz, w naszym sektorze przemysłu farmaceutycznego, że gdyby żywność, którą mamy na, na sklepach, na półkach sklepowych, miała przejść przez taki proces, to Półki często świeciłyby pustkami. Oczywiście jest to pewnego rodzaju uproszczenie, bo żywność też mamy zdrową, ale nie jest ona aż tak, tak. badana. Jest, oczywiście jest, żeby tutaj przedstawiciele przemysłu spożywczego tutaj nie mieli do mnie żadnych, nie mieli mi za złe. Jest badana, aczkolwiek u nas jest to bardzo, bardzo, bardzo mocno obostrzone. I teraz przechodzimy do badania, do, do fazy trzeciej. Tak. To jest najbardziej. Pracochłonna, czasochłonna i kosztochłonna część tej, te, tego procesu, bo tutaj mówimy o to, co żeśmy sprawdzili, co sprawdziliśmy w, w, w części tej jakościowej, musimy sprawdzić w części, zobaczyć czy mamy powtarzalność statystyczną i ilościową. Populacyjnie, czy coś? Populacyjnie tak? po prostu są włączani do badania, również ochotnicy, bo nikt, każdy musi podpisać zgodę. Badanie jest, mówiąc takim praktycznym językiem, każda firma bądź, bądź, bądź producent, który, który właśnie prowadzi to badanie, rozdaje albo ma do dyspozycji ileś tam dziesiątek tysięcy, nawet badań, które rozdaje na przykład na kraje. Jeżeli to wyobrazimy sobie, że to jest moja firma, czy każda inna tak zwana firma innowacyjna, Polska dostaje na przykład 2000 takich miejsc, że ma znaleźć 2000 pacjentów, którzy byliby chętni, zainteresowani, by byli wzięciem udziału w tym, w tym badaniu. Wówczas w... W, w, w biurze, czy, czy, czy tam w jakimś ośrodku nadrzędnym, no, załóżmy, że jest to Warszawa, yy, 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 gromadzi się zespół i jakby roz, rozdaje, czy, 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 czy rozdysponowuje ilościami tych miejsc do danych ośrodków. Często jest to tak, że to są ośrodki, które już cieszą się renomą, yy, dlatego że znane są yy, zazwyczaj ze sprawnej obsługi. Oczywiście z dobrego zaplecza, z ilości pacjentów, bo jeżeli ośrodek ma trzech pacjentów w ciągu roku, no to siłą rzeczy będzie się mało kwalifikował, tak. żeby wziąć udział w tym badaniu. I oczywiście doświadczony, doświadczony personel. Co ciekawe, Europa Środkowa, w której się znajdujemy, czyli Środkowo-Wschodnia, cieszy się bardzo dużym zaufaniem, no nie ukrywajmy, zachodnich koncernów farmaceutycznych, bo, bo ich jest znacząca przewaga. Dlatego, że mamy tutaj bardzo dobrze, dobrze wykształcony personel, bardzo rzetelne, rzetelnie wykonywane są u nas w regionie te badania. Natomiast nosiło no, no, rzeczy nasze płace, nie są aż tak duże jeszcze, oby, jak na, w Europie Zachodniej. Także to, Polska jest jednym z, z bardzo dobrych kierunków, jeśli chodzi o. Rozpowszechnianie czy, czy przyznawanie miejsc w badaniach, w badaniach klinicznych. I tu, proszę Państwa, mówimy o kilkuset, może set, może nie, ale o kilkudziesię, kilkudziesięciu, nawet tysiącach badań, w zależności od tego, jaka jest to substancja. Czy są to choroby typu cukrzyca, nadciśnienie, czy choroba wieńcowa, gdzie populacyjnie, siłą rzeczy, e, no, mamy mam większy materiał, tak to mhm. nazwijmy, może roboczo. Inaczej będzie to w przypadku chociażby stwardnienia rozsianego, ale znane mi są badania, które były przeprowadzane na ponad 20 tysiącach pacjentów. I są to, co interesujące, są to badania, które robimy załóżmy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, jednocześnie w Norwegii, w Chinach, czy, 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 czy w Europie, czy na przykład w Polsce. Tutaj też wychodzą, w każdym badaniu, to dobrze, żeby, żeby jeszcze, żebyśmy tak już to umocowali, chodzi nam o osiągnięcie tzw. punktów końcowych. I są pierwszorzędowe punkty końcowe, drugo- i trzeciorzędowe punkty końcowe. Pierwsze to są takie już takie bazowe, najważniejsze. Załóżmy, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi o np. 10 mm supartęci. Mm, mm, mm. A na przykład drugo, drugorzędowym końce, punktem końcowym jest na przykład lepsza jakość życia albo y, mniejsza męcz, męczliwość i tak dalej. Czyli one są takie ciut mniej, mniej istotne niż te takie kardynalne, które chcemy osiągnąć. Przy okazji tych punktów końcowych, tutaj taka może ciekawostka, też zdarzają się y, sytuacje, gdzie los nam pomaga, jako ludzkości powiem, bo chociażby znana dość szeroko niebieska, niebieska tabletka, to jest nie pigułka, tabletka, była, była początkowo badana w kierunku leczenia nadciśnienia płucnego. To jest trochę inna postać nadciśnienia, gdzie na obwodzie zazwyczaj to ciśnienie jest nie, nie, tak, niezależne albo w porządku. W granicach normy, natomiast rodzi się tutaj w, 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 w łożysku płucnym, jest nadciśnienie, tak zwane nadciśnienie płucne. I ono było badane po to, żeby, znaczy, założenia były takie, że ono rozszerza, bo tam jest tlenek azotu. O ile dobrze pamiętam, powoduje, że naczynia się rozkurczają, czyli to ciśnienie się rzeczy na pewno. Ja już e, widzę ten mechanizm. Tak. Na pewno <noise> pamiętasz z fizyki prawo Bernoulliego, gdzie były tam jakieś w, w, w szybkość przepływu, był uzależniony od, od przekroju naczynia. Baza. De facto codziennie rano o tym sobie dyskutujemy, jak tam SMSujemy. Tak. Więc to było pomyślane, żeby obniżyć to ciśnienie płucne. Okazało się, że pacjenci jakoś przypadkiem, jak też to w tych CRF-ach zostało wychwycone. wychwycone, że mają o wiele częściej erekcje z, z no nie powiem z byle powodu, a, a nie czytałem tych CRF-ów, ale okazało się, że mają ich... Nadprogramowo więcej niż na innych lekach. I wskazywali się, to jako działanie niepożądane? Jako działanie niepożądane, dokładnie, bo to jest działanie niepożądane, no bo hmm. nie tego się spodziewaliśmy o tym leku. No i okazało się, że firma poszła jakby. Owszem, to ma, jest jeszcze cały czas gdzieś to wskazanie. To, natomiast, samo nadniesienie płucne jest dosyć rzadkim schorzeniem w porównaniu dosyć, do, 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 do zaburzeń do, do, erekcji, do, do tak? erekcji. Więc firma jakby. Przestawiła, jakby, tę swoją, nie wiem, zwrotnicę i zrobiła badanie w kierunku właśnie zaburzeń erekcji. Co jest istotne, że nawet jeżeli mamy lek zarejestrowany w, ciśnieniu, w nadciśnieniu płucnym, to nie możemy sobie go od tak powiedzieć, to teraz dobrze, to teraz go będziemy promować i sprzedawać w, w zaburzeniach erekcji. Dlatego, że na to wskazanie muszą być oddzielne, znowu Musimy zaczynamy od nowa. zwierząt. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj spokojnie możemy już ominąć ten, ten model, ten, ten pierwszy, tak. drugi zwierzęcy, ale myślę, że wszystkie fazy muszą być z powrotem. I znowu i w każdym państwie. Osobne tak. badanie, osobna komisja. I to bioetyczna. też też w zależności, jak to wygląda, na, y, mo, może to być od pierwszej fazy, może to być y, od drugiej, może to być. O, 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 wydaje mi się, że od drugiej. Nie jestem tutaj te, te, pewien, ale, no. ale, ale jakby musimy od nowa. Y, y, to, to jest nowe wskazanie. To jest nowe wskazanie. I to znowu był, był kodeks taki, dobrej praktyki Taki, taki y, y, znany mi osobiście lek y, przeciwciało monoklonalne, który był stosowany w hematologii. Natomiast okazało się, że przez, y, przez bardzo swój. Y, Immunosupresyjny charakter, czyli immunosupresyjny to jest, mówiąc po poludzku, gdzie tłumi nam nasz układ odpornościowy. Na przykład, to, jeżeli mamy przeszczepiony jakiś narząd, żeby nie został tak, odrzucony. Ale IP. na przykład e, reumatoidolne zapalenie stawów, stwierdzenie rozsiane, e, toczeń czy, e, w, e, i tak dalej, to są choroby łuszczyca, to są autoimmunologiczne. choroby autoimmunologiczne. Polega to na tym, że nasz organizm źle interpretuje nasze tkanki, broni się bo, bo myśli, mocno, tak. że to są wrogowie. Mhm. Bo znajduje tam jakiś antygen, czyli coś takiego, co rozpoznaje się normalnie, co normalnie by rozpoznał na jakimś ciele obcym, tak to nazwijmy. Widzi to na przykład w przypadku sfery rozsianego w, w otoczce, w tej takiej izolacji, która jest na nerwach, czyli w mielinie i atakuje to, bo myśli, że to jest, że to jest, przepraszam, wróg. I było, trzeba było wykonać całe potężne badanie, mimo że ten, produkt, ten lek już był, to przeciwciało monoklonalne zarejestrowane za, i trzeba było z powrotem wszystkich pacjentów zacząć us, ustawiać i przebadać, czy on jest bezpieczny w, w, w sordynie rozsianym. Akurat tutaj był taki no, ciekawy przypadek, że dawki y, y, hematologiczne były znacznie, znacznie większe niż, niż te, które można było stosować w sordynie rozsianym. Bo w ogóle też dawkowanie, skuteczność schematu dawkowania to jest taki element, który jest badany w trzeciej fazie. Przez wszystkie trzy fazy jest potwierdzenie bezpieczeństwa. Wszędzie są badane przeciwwskazania. Można przy tej okazji odkryć, że ten lek mhm. tak naprawdę działa na coś, działa innego. Na coś innego, ale znowu. I tutaj w tej fazie też są skutki długotrwałe badane, bo to badanie też jest rozwleczone na, 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 na lata. Ale teraz znowu obalając kolejny mit dotyczący badań. Badania to nie jest coś złego. Badania kliniczne, o których tutaj Marcin tak szczegółowo i pięknie opowiedział, to jest warunek tego, żeby jakikolwiek lek na rynek móc wprowadzić na całym świecie. Tu nie odkrywamy żadnej Ameryki, ale obalamy no. pewnie jakiś mit yy, dotyczący bo, tego, że badanie kliniczne jest czymś złym i uczestniczeń... Poszerzamy horyzonty. Albo poszerzamy y, y, horyzonty. Jest jeszcze ta, no. <kluzny> <kluzny> też ta, ta, ta faza o której wspomniałeś, czwarta, która czasami hmm. jest zaliczana do kanonu badania klinicznego, czasami nie, no to już są takie naprawdę długotrwałe obserwacje wielośrodkowe dotyczące stosowania, ale można powiedzieć, że to nie jest warunek wprowadzenia, czwarta faza hmm. to nie jest warunek wprowadzenia hmm. leku na rynek. Tak, to, to idąc chronologicznie, przepraszam, że wejdę w słowo, jeżeli mamy trzecią, trzecią fazę badań i potwierdzi się po pierwsze, bezpieczeństwo, bo to jest sine qua non. Bo jeżeli będzie lek mało skuteczny, to no jest, jest albo porównywalny z innymi, no to jest, no nie, będzie, nie będzie chętniej przepisywany przez lekarzy. I firma musi wówczas rozważyć za i przeciw. Czy warto kontynuować, czy warto go rejestrować, czy warto ponosić dalsze nakłady yy, chociażby na promocję, na dystrybucję, na magazynowanie, i tak dalej, tak dalej. To jest wtedy już yy, decyzja biznesowa, ale nigdy, przy nigdy nie jest poddawane dyskusji, jeżeli lek yy, ma działania niepożądane, które, gdzie ryzyko przewyższa yy, efekty. I tu już nie ma mowy wtedy o. Yy, o jakichś biznesowych y, przesłankach. Po prostu tego leku się nie wprowadza i koniec, kropka. I to jest istota. To jest w, w, warto, żeby sobie Państwo też zdawali sprawę, że to nie jest kwestia nas czy, czy, czy podmiotów, y, które produkują te leki, że one sobie mogą zadecydować: no dobrze, jest taki, może nie jest do końca bezpieczny, ale będziemy go promować. Nie. Tu jest po prostu koniec, kropka. Koniec. Nie, nie ma I tak jest, dyskusji. I tak jest na całym świecie. To jest na całym, całym świecie. I teraz, jeżeli przejdziemy przez fa fazę trzecią tych badań, następuje moment rejestracji. Trzeba w, w Ameryce, w, w Stanach Zjednoczonych jest to food, food and Drug Administration, czyli tak zwane BDA, FDA. A w Europie jest, jest to agencja, która się nazywa EMA, czyli to jest Europejska Agencja Medyczna. Tak. Medyczna. Czyli EMA. Te dwa gremia działają niezależnie. Często jest tak, bardzo zresztą, że lek jest już zarejestrowany w, w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze nie ma, nie ma rejestracji w Europie. Jeżeli jest to firma europejska, zazwyczaj albo często jest tak, że najpierw jest rejestrowana w Europie, a potem w FDA. Oczywiście, że. Jeżeli jest coś zarejestrowane w FDA i jest już jakiś precedens, to łatwiej tak. podjąć decyzję, żeby zarejestrować w Europie, ale wcale to nie jest z automatu. Są takie leki, które są zarejestrowane w Stanach, a w Europie nie, i vice versa. Ale to już są jakby administracyjne kwestie. Natomiast, natomiast ten lek musi być bardzo mocno przeanalizowany pod kątem, wtedy bierzemy badania kliniczne, zostają przedstawiane w tych dwóch agencjach albo w każdej z tych agencji. I tam y, komitety naukowe, y, które są złożone z, z, często z bardzo z, z, z naukowców, y, ale również z profesorów, z klinicystów, y, z lekarzy, oceniają przydatność tego leku i, i y, bezpieczeństwo i, 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 i jego efektywność. Tam w grę wchodzi już naprawdę bardzo wyrafinowana statystyka. Tam y, dane są analizowane y, na... Y, Znamiennościach statystycznych, to znaczy, jeżeli coś jest lepsze, ale nie ma tak zwanej znamienności staty statystycznej, nie będę wchodził w szczegóły, żeby Państwa nie zanudzać. In, inaczej <laughs> się nazywa istotnością statystyczną. A powiedziałem znamienność. To to samo. No okej. Okay. <laughs> Dobrze. Także, nie, nie, żeby tu już nie wchodzić w szczegóły, są one rejestrowane bądź nie. I co jest ważne w tym momencie, drodzy Państwo, widzą Państwo to, o czym powiedział Marcin, tak naprawdę jest rozproszenie kontroli. Bo to są dwa gremia, niezależnie, które y, dokonują takich analiz. Mhm. Tym większa kontrola. Tak, i tutaj co tu jest. W, może tu jest mit. Bo jak już słucham niektórych mitów, to, to, to wydawać by się mogło, że, że, że są rzeczy oczywiste, ale mogą nie, dla niektórych nie być. Nie ma jest to bardzo mało prawdopodobne, tak by powiedział, bo nie ma rzeczy niemożliwych. Bardzo mało prawdopodobne. Żeby tutaj jakaś grupa nacisku, czy jakaś pojedyncza, czy podwójna, czy popiątna osoba, czy jakaś grupa ludzi mogła. Prze, przeforsować lek, który nie spełnia kryteriów. Jest to, no jest to de facto nie, nie, niewykonalne. O tym właśnie powiedziałeś, że jest ta kontrola rozproszona i jest na wielu etapach. Nawet jeżeli byśmy poszli po czarnych, jakichś takich makiawelicznych scenariuszach, że będą lekarze fałszować CRF-y, czyli tą dokumentację, no to musiałoby tych CRF-ów, po to są rozproszone, Kanada, co mówiliśmy, Europa, Chiny i tak dalej, po to jest to rozproszone, żeby no nie było jakiejś zmowy. Więc to jest, to jest naprawdę bardzo no, niewyobrażalne. Bym powiedział, żeby można było, może ktoś zrobić coś niedbale, może ktoś coś zrobić na, 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 na przysłowiowych połebkach, ale po to z kolei są monitorzy badań klinicznych, którzy wyłapią nieścisłości. Jeżeli są nieścisłości jakieś naprawdę takie, które odbiegają od normy, one są zazwyczaj wyjaśniane. Znam to z praktyki... Znaczy, ja się nie zajmowałem badaniami klinicznymi bezpośrednio, natomiast no, siłą rzeczy dużo wiem na ten temat. Jeżeli... Jakiś schemat, chociażby pobrania krwi, czy to na EDTA, czy na jakąś inny, inny, in, inną substancję przeciwkrzepliwą, tak to nazwijmy, nie jest w standardzie danego badania, a w Polsce na przykład jest, to, to yy, spotka się z taką sytuacją, że była tak zwana zwrotka, że poproszono, żeby tę krew pobrać na. Na, ustandaryzowany, na ustandaryzowany tak jak na całym świecie, tak. po to, żeby była porównywalność danych, żeby porównać jabłka do jabłek. Mhm. Mimo, że na przykład szpital y, y, pobierał to na, in, na inny współczynnik. Y, 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 nie współczynnik, tylko może być współczynnik. Tak, czy tak. Y, wiesz, to, to, o czym teraz y, mówisz, y, to. Y, Przepraszam. Odczynnik. Odczynnik. Tego słowa mi zabrakło. Okay. Zacząłem szukać też tego słowa, takie, takie wyzwanie. Yy, tak, bo tu masz, masz trudniej, bo nie dość, że szukasz słowa, to jeszcze musisz przeczytać, co tam sobie zanotowałeś na. A dużo zanotowałem na ciebie. Mam okay. dużo Dobra. dla ciebie, ale. Yy, co, co jest jeszcze tutaj yy, ważne? Bo mogą Państwo powiedzieć, no dobrze, są leki, które po pewnym czasie. Mimo tego, że zostały dopuszczone do użycia, po iluś tam latach pojawiają się badania, które wskazują, że ten lek na przykład ma więcej niepożądanych tak. działań. Tak, i to jest zupełnie normalne pod kątem punktu widzenia rozwoju nauki. Nauka stale się rozwija. Już nie będę Państwu opowiadał o, o poperze, czy o innych filozofach y, nauki, ale nauka stale się rozwija, stale jest, y, wszystkie badania muszą być weryfikowalne przez inne zespoły. Y, polepszają się procedury, polepszają się y, narzędzia badawcze. Więc tak, może się tak zdarzyć, że mimo tego, że w latach na przykład 50 -tych, 60 -tych, dany lek przeszedł jakieś badanie i został dopuszczony, no to po pewnym czasie, i to jest ta rozszerzona faza czwarta badania, może zostać wprost zdjęty, ponieważ nagle okazuje się, że w jednym, drugim, trzecim, pięćdziesiątym miejscu, pięćdziesiątym kraju są wykazywane w ramach tej czwartej fazy, czyli tej takiej tak naprawdę stale trwającej, zostaje wykazane na przykład, że ten lek wprost zaczyna szkodzić. Ale to jest normalne. To jest normalne, że yy, w nauce wszystko się zmienia. Tak można też o nie to wiem, to, to, fizyce kwantowej my, rozmawiać. To, tak że, so. Wydaje mi się, że, że żeby, no to jest normalne, tak jak mówisz, jakby z punktu widzenia logiki. Natomiast, żeby y, ograniczyć tego typu sytuacje, ten proces jest tak bardzo zaostrzony. Do lat 80., jeszcze gdzieś czytałem, te badania kliniczne one były robione troszkę mniej. Mm, wystandaryzowanie i o, o mniej restrykcyjnie. Na pewno obiło się ci o uszy, a i Państwo również, lek o nazwie Talidomid, kiedyś był taki, który miał być lekiem uspokajająco nasennym dla, dla kobiet. Okazało się, że, że dzieci w, w, i to jeszcze w ciąży, mhm. okazało się, że a tu jeszcze ruszymy dzieci i kobiety w ciąży, bo to jest ważne w, w, w tym kontekście. Okazało się, że ten lek Powodował zaburzenia w, 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 w strefach wzrostowych, tak to nazwijmy, ogólnie kości długich, i często rodziły się dzieci, które właśnie miały tutaj zanik kości długich, albo, bardzo, albo niedorozwój kości długich, myślę, że to będzie lepsze słowo. I na przykład wyrastały, i mówiąc, kolokwialnie na przykład dłonie gdzieś bardzo gdzieś z ramion czy krótkie, krótkie nóżki. I to jest taki sztandarowy przykład, gdzie został popełniony błąd? Ale to były lata 50., to mhm. były, to były da, 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 dawne czasy. Jeszcze wcześniejsze lata to było Laudanum. Jak się panie, które miały migreny, czy źle się czuły, sobie popijały Laudanum, który był w zasadzie mieszanką opiatów, i, i, więc były tak naprawdę wiecznie na haju, i ciężko było potem z tego, z tego, z tego zejść. Można było zejść z tego, z tego padołu, ale... ale tak, śmiertelnie. Ale, tak, może było zejść śmiertelnie. Ale to jest, to jest prehistoria. Natomiast teraz mamy badania, to, to o czym powiedzieliśmy. I teraz tak, na, na osi chronologicznie to ustawmy. EMA, FDA rejestruje lek. Tak. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły rejestracji, no, tylko powiem tak, że jeżeli coś jest zarejestrowane w FDA, nie działa w Europie ta rejestracja. Musi być zarejestrowane w EMIE. Zazwyczaj teraz jest tak, że e, zarejestrowany nie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni i bardzo się cieszę. I oby jak najdłużej. Chciałem to powiedzieć. E, oby zawsze. I m, tutaj, jeżeli zarejestrujemy lek, e, jest zarejestrowany w EMIE to on z automatu jest zarejestrowany u nas w Polsce. Oczywiście następuje, żeby wprowadzić go do, 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 do sprzedaży albo żeby zapewnić dostęp do pacjentów. Jest jeszcze kilka innych etapów w Polsce, typu uzyskania refundacji, wypełnienie drzewa dystrybucji tak itd. To są już takie bardziej biznesowe rzeczy. Natomiast on zarejestrowany jest i można go, można w zasadzie nim obracać, prowadzić tak zwany obrót leku w kraju. Załóżmy, że mamy scenariusz pozytywny, to znaczy taki, że lek uzyskał akceptację finansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia, czyli jest opublikowany bądź na liście refundacyjnej, bądź, bądź w katalogu chemioterapii, bądź jeszcze w innym rodzaju w współpłacenia przez państwo, czy płacenie przez państwo, czyli w programach lekowych, to są, jest do, do lecznictwa zamkniętego. I wówczas ten lek obserwujemy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie obserwujemy to, o czym mówisz, często są robione badania czwartej fazy. Co to badania nieinterwencyjne? Zazwyczaj, znaczy polegają na tym, że się tylko przyglądamy, nie ingerujemy w terapię, tak jak wcześniej nie mogliśmy zmieniać protokołów. znaczy, znaczy gdzie mogliśmy zmieniać protokoły, mogliśmy badać 7 mg albo 14 mg raz Szukaliśmy na dobę albo dwa razy na dobę. Żeby zobaczyć, gdzie jest ta optymalna rzecz, to tutaj sprawdzamy tylko i wyłącznie to, jak on został zarejestrowany. Czyli załóżmy, zostało zarejestrowane 14 mg, bądź 40, mówmy, że załóżmy 40, obserwujemy, zbieramy dane, jak ci pacjenci się czują. I, i, i znowu są CRF, znowu, czy mają zaburzenia, załóżmy mowy, czy, 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 czy spadają ciśnienie, czy mają. Zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc to są to jest. Od, szczególnie jest to robione w przypadku takich preparatów leków, w których spodziewamy się, że jej efektywność jest duża, i siłą rzeczy może prowadzić do tego, że spodziewamy się, że mogą być duże albo poważne, albo od, od, odroczone w czasie działanie jej pożądane. Tak jest w przypadku bardzo, no bym powiedział, nowoczesnych, i to jest generalnie bardzo mocna tendencja teraz na, na, w przypadku nauki i, i wytwarzania nowych leków. Są to, są to wszystkie leki immuno, immunologiczne, czyli immunomodulatory bądź immunosupresory. To są takie, które działają na nasze. Na nasz układ odpornościowy. Też nie, nie wchodzę teraz, bo to jest bardzo szeroki temat na, na, na inne spotkanie. Natomiast te leki tutaj są pewne obawy, że albo obawy mają pacjenci. Natomiast środowisko naukowe bardziej chce sprawdzić, czy nie zrobi, czy, 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 czy ten lek będzie cały czas bezpieczny. I na przykład badają długoletnie skutki tego leku. I są chociażby w, w przeciwciałach monoklonalnych. Taka, że my co roku, na przykład w mojej, w mojej firmie mieliśmy taki lek, który był badany co roku i na przykład doszliśmy już chyba do 11 lat po rejestracji, gdzie co roku było ogłaszane na dużych kongresach i tak dalej, jakie są wyniki. Zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa. I ten lek cały czas. Jest pod ścisłym nadzorem. Tak. Ale są też takie właśnie leki, które mają tak zwany tak, tak warning, czyli ostrzeżenie w, w, w skróconej w, w charakterystyce produktu leczniczego. I często on jest w postaci na przykład my mówimy na tym czarny trójkot. To znaczy, że to są takie leki, które muszą być lekarz, który widzi taką, taki, taki HPL. Czyli charakterystykę produktu leczniczego, co, która jest konspektem, taką esencją informacji na temat danego leku. Jak widzi czarny trójkąt, powinno go to uwrażliwić na to, że temu lekowi należy się i pacjentowi, oczywiście, należy się przyglądać bardziej, mieć go cały czas na przysłowiowym radarze, obserwować, czy, wszystkie działania czy, czy nie ma jakichś działań niepożądanych, które zostały opisane, bądź jakichś nowych. Widzą państwo jakie zasieki trzeba przejść proceduralne i etyczne, jeżeli chodzi o wprowadzenie leku do rejestracji, samej później przejście przez rejestrację. A później jest kolejny obszar, który rodzi wiele mitów, to jest obszar związany z tym, że lek trzeba wypromować. I to ta promocja odbywa się dwoma tak naprawdę drogami, w zależności od tego, w jaki sposób lek jest zarejestrowany. Czy lek jest tak zwanym lekiem RX, czyli lekiem ścisłego rachowania, które polega na tym, że można go otrzymać tylko na receptę, mówiąc prosto. Czy lek jest over the counter, czyli OTC, który to jest ta przysłowiowa aspiryna, którą można sobie mm -hmm. kupić na stacji benzynowej. I teraz y, promocja dotycząca. Leków Rx nigdy, i to jest odcięte, nigdy nie może być kierowana wprost do pacjentów. Czyli tutaj, jeżeli znajdą Państwo i znaleźliby Państwo, to jest raczej niemożliwe, ja tego nie znalazłem przez ponad 20 lat. Takie działania, no to, są, to byłyby one bezprawne. Jeżeli by ktoś, na przykład, o leku na nadciśnienie tętnicze. Chciał wprost w reklamie telewizyjnej zapraszać do stosowania, a już nie daj Boże, autorytet medyczny. Leki OTC mogą być promowane wprost do pacjentów. I myślę, że nawet się zastanowiłem, w który obszar budzi większe, większe nieporozumienia, bo myślę, że o wiele bardziej. Ściśle nadzorowanym jest obszar leków RX, czyli tych, które wymagają obecności lekarza w procesie terapeutycznym, ponieważ nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, jest w Polsce kilka organizacji, które zrzeszają same firmy, w tym firmy innowacyjne, czy też są organizacje, które zrzeszają firmy. Generyczne czy producentów które, polskich czy producentów polskich, tak, które bardzo ściśle wprowadzają w życie kodeks etyczny związany z promocją. I no cóż, znowu rozproszona kontrola, bo tak naprawdę powiem jako osoba spoza świata farmaceutycznego, ale z tym światem bardzo mocno współpracująca, no Powiem wprost, trzymacie się w szachów takiej rozproszonej kontroli e, dotyczących działań e, etycznych, działań promocyjnych. Bo tak lek może być promowany wśród lekarzy, ale tylko na zasadzie przedstawiania mu możliwości e, terapeutycznych danej substancji e, czynnej, czy też nie wiem, wspierania jego edukacji. E, I ostatecznie decyzja jest zawsze po stronie lekarza, którą z tych substancji czynnych zapisze I myślę, że ta sfera jest bardzo mocno uregulowana i jest w moim, może się mylę, odczuciu bezpieczniejsza. Myślę, że w narodzie lekomanów, w jakim jesteśmy, o wiele większym ryzykiem jest ta sfera związana z promocją leków OTC, gdzie no, sky is the limit i można... Popełnić wiele błędów yy, terapeutycznych, myśląc, że tabletka na ból głowy może pozbawić mnie bólu yy, krzyża i będziesz mógł się ruszyć na przykład <głosy> <głosy> swoją kontuzją kręgosłupa <noise> dzisiaj. Wystarczy tylko, że będziesz odpowiednio brał i wiesz, ta czerwona tabletka, <noise> ten czerwony Taki substancja czerwony. wejdzie w ten ta, punkt. Wejdzie w ten a. punkt, i tam i już będziesz <noise> mógł sobie stać i, <noise> i biegać, a czego dzisiaj nie możesz swoim biednym. Yy, kręgosłupu. Ale jakoś sobie, radzę. Ale sobie Ale sobie radzisz. Ale y, to jest właśnie punkt, y, dlatego się troszeczkę zawiesiłem, bo nie wiem, który jest bezpieczniejszy. Bardzo ciekawy temat poruszyłeś. Y, myślę, że na razie odpuśćmy, mówiąc kolokwialnie, kwestię OTC i to, czy ten, y, ta, ta tabletka trafi w punkt, czy nie. Czy ona zdąży się rozpuścić w, no, w przewodzie pokarmowym, czy od razu uderzy w kręgosłup. Natomiast ja bym tutaj chciał się na chwilę zatrzymać nad tym procesem promocji leków, tych eliksowych, mhm. bo to moim zdaniem celowo na początku zaczęliśmy od tych właśnie kwestii dotyczących, właśnie w takim trochę zostawiciu to niedopowiedzeniu, kwiopijców czy wyzyskiwaczy tak. i tak, tak dalej. Tak. Tutaj jest. Pole, które teoretycznie można zaobserwować i wyciągnąć z niego daleko idące wnioski przez pacjenta niekoniecznie zgodne z prawdą. To jest, mówię o promocji leków, o pracy przedstawicieli medycznych, które na pewno których Państwo na pewno widzieli nieraz, będąc w, w przychodni czy w szpitalu. Jest to sprawa budząca Mogąca bu bu budzić kontrowersję, pod warunkiem, że spotkamy się z, no z, z nieprawidłowym wykonywaniem tego zawodu, o może tak bym powiedział. Jeżeli z kolei, jak mówiliśmy o tych badaniach pierwszej, drugiej, trzeciej fazy, no to wydaje mi się, że, nie, to, że, że ta część jest trochę niewidzialna, że, że część z Państwa mogła sobie nie zdawać z tego sprawy, jak to wygląda, no bo siłą rzeczy yy, może się wcześniej z tym nie zetknęła. Natomiast na pewno Państwo zetknęli się z lekarzami, na pewno zetknęli się Państwo z plakatami, z ulotkami, z pracą przedstawicieli medycznych, która i to mogło skłonić do jakichś różnych refleksji. W 2010 roku, o ile dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, została, została wprowadzona ustawa Prawo farmaceutyczne, która uregulowała Generalnie pracę przedstawicieli, tak. pracę firm farmaceutycznych i relacji z lekarzami. Na początku lat dwutysięcznych, może to było wcześniej, przepraszam, nie pamiętam. Na początku lat dwutysięcznych było, to był dziki zachód, dziki wschód, tak bym powiedział. Zawód przedstawiciela medycznego był zawodem młodym, nowym, jeszcze nie do końca opisanym, jeszcze nie, nie do końca uregulowanym w Polsce. Tak. Na Zachodzie było to już o wiele lepiej. Powiem tak, że po latach komunizmu, po latach szarej smuty, w połowie lat 90. pojawili się przedstawiciele medyczni, którzy reprezentowali trochę inny świat. To był i to nie mówię w złym tego słowa znaczeniu, to był wytwór firm farmaceutycznych, ale też wytwór z zachodnich korporacji. Zazwyczaj byli ubrani w garnitury, w krawaty, nieśli ze sobą, no, nosili ze sobą reklamówki z materiałami promocyjnymi, ale również wówczas prawo pozwalało, żeby przynieść na przykład czajnik, żeby przynieść toster, który służył na przykład na, na, na oddziale do, w czasie dyżurów nocnych i tak dalej. Dzisiaj nawet jak o tym mówię, to aż mnie, aż mnie przechodzą, i, bo dzisiaj jest to nie, niewyobrażalne, że na przykład idzie ktoś do lekarza i przynosi mu toster. Tego dzisiaj nie ma. My jako firmy, jako, jako członek in, tzw. Tak infarmy, czyli związku innowacyjnych firm farmaceutycznych, oprócz tego, że mamy uregulowania ure, z, związane z prawem farmaceutycznym, to mamy jeszcze swój kodeks etyki, tak. gdzie tego po prostu jest zabronione. Do tego stopnia że nie rozdajemy kalendarzy, które kiedyś wisiały gremialnie na, na, w gabinetach, nie rozdajemy nawet długopisów, takich rzeczy, dlatego że no dosz, do, doszliśmy do wniosku, że, no, że będzie to cały czas źle postrzegane. I teraz chciałbym przejść do, do, tego, do tych naszych dywa, dywagacji z samego początku. Najwięcej Potencjalnych kłopotów i potencjalnego powodów do naszego złego bycia, postrzeganym przez, nie wiem, jak nawet się ta konstrukcja, jaki to czas użyłem, jakiego czasu użyłem, postrzeganych jako osoby, jako, jako przemysł kontrowersyjny, nie chcę może aż tak mocno mówić, ale upraszczając, jest to, że my jesteśmy na styku biznesu i finansów publicznych. Dlatego my, jako, jako firmy farmaceutyczne, czy jako Infarma, bardzo mocno dbamy o tak zwany compliance w firmach. To, jest całe, to są całe działy, które patrzą na takie wewnętrzne audyty, czy myśmy zrobili coś zgodnie z procedurą, czy myśmy zgod zrobili zgodnie z prawą, o nie daj Boże, żeby, żeby nie, czy zrobiliśmy coś niezgodnie z etyką. Nie daj Boże, żeby nie, ale jest to trochę bardziej, bardziej miękki paragraf. I wtedy są, są szkolenia, upomnienia, ewentualnie, czy jakaś notatka, że ktoś coś zrobił niekompliansowego, my tak mówimy, to trochę zachwaszając język, ale bardzo jest to mocno wyśrubowane. Dlatego, że my stoimy jako w sektor na styku biznesu i płatnika publicznego. Mówiłem o tym, czy, że, czy lek się należy. Według mnie, lek, jak mamy w służbę zdrowia zapisaną konstytucyjnie bezpłatną, powinniśmy mieć jak najwięcej leków refundowanych. Bądź w całości, bądź częściowo, ale wsparcie państwa powinno być. Natomiast zwróćmy uwagę, że to wsparcie państwa, jak mówi stare porzekadło ekonomiczne, żaden rząd nie ma swoich pieniędzy. To są nasze pieniądze podatników. W związku z tym może istnieć Taka niechęć, dlatego że nagle jakaś firma prywatna, wytwórca leków, otrzymuje państwowe pieniądze. I cały teraz y, ca, 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 cała kwestia polega na tym, żeby to było wydawane mądrze, żeby firmy farmaceutyczne nie robiły tego y, na złych zasadach, to znaczy bogacąc się i na przykład drenując kieszenie polskiego podatnika czy, czy jakiegokolwiek innego. Z drugiej strony jest inna siła, żeby rząd miał na tyle, czy Ministerstwo, czy Fundusz Zdrowia de facto, miał na tyle dużo środków, czy miał tyle, żeby móc zapewnić leki, które, na które się, które mogą wyleczyć, a na które się jeszcze umiera, na przykład. Dlatego proszę mi wierz, wierz mi, że, że w firmach takich jak nasza, ale takich firm jest bardzo dużo. Compliance, czyli to, to takie bycie w zgodzie z przepisami i z etyką, jest na, na, jest na świeczniku. Taka, taki szczegół, to dla osób, które pracują w korporacjach, to pewnie będą wiedziały o co chodzi, że jak mamy na przykład cele roczne, sami rozpisujemy, w każdym cel, celach rocznych jest pierwszy punkt, żeby postępować zgodnie z etyką i zasadami. I teraz Kwestia jest tak, jak mówiłem, że so, mogą być osoby, które na przykład nie wykonują swojego zawodu rzetelnie. Ale to może być premier, który dzień rzetelnie wykonuje zawód. Może być szef, może być przedstawiciel medyczny, może być osoba na moim stanowisku. Tego się żadnym dekretem nie, 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 nie ureguluje. Natomiast trzeba tworzyć takie regulacje, takie środowisko pracy i, 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 i etos tej pracy, żeby takich rzeczy nie robić. Że po prostu nie wypada, nie pójdziesz komuś, nie, nie zawierzesz mu czapki z, z daszkiem i pójdziesz sobie dalej, bo był słabszy i, i nic ci nie zrobi. No, po prostu nie, coś jest, to jest coś takiego niewyobrażalnego. Tak samo tutaj robimy dużo rzeczy, które są na, na właśnie na tym styku, ale cały czas nad żadnym celem jest dobro pacjenta i zachowanie etyczne. To jest to jest, to jest tak naprawdę klu tego, 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 tego biznesu. I moim zdaniem, jeżeli państwo sobie zdadzą sprawę z ile wysiłków to jest wkładane, żeby było bezpiecznie, żeby było uczciwie i etycznie, to może uda się ten, obalić ten mit, że my jesteśmy na, na granicy na granicy jakiejś przekroczenia linii. Oczywiście ta linia jest bardzo cienka. Ale też tak dobieramy ludzi, tak tak, tak ustawiamy procedury w firmach, tak to i to i globalnie i lokalnie, żeby żeby było, bardzo trudno było z tej, z tej, te, te, te linie przekroczyć. Kiedy następny raz będą Państwo kupowali jakiś lek w aptece, przypomnijcie sobie całą naszą y, rozmowę. Y, myślę, że wątków jest jeszcze bardzo dużo, których, o których byśmy chcieli porozmawiać. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli wskażą Państwo w komentarzach a ja ciebie Marcin zaproszę we wszystkie miejsca będziesz musiał wszystkie miejsca śledzić i stronę sekielski.pl przepraszam zawsze się mylę sekielski.pl i na YouTubie mhm. pod naszym nagraniem e, e, i na profilu facebookowym z sekielski wszędzie tam rozproszone pojawiają się Komentarze. Jeżeli chcą Państwo, abyśmy coś jeszcze powiedzieli. A ja co mam jeszcze państwa, jedną rzecz. No, co, co Państwa mm. interesuje i co Państwa ciekawi, proszę nam wpisać. Marcin, myślę, że. Przyszedł dzisiaj z niewyleczonym kręgosłupem, tym bardziej jak już wyleczy, czego ci, lecz, czego ci życzę, tym bardziej ja sobie, chętnie przyjedzie. Ja sobie tutaj posiedzę w zasadzie <grym> i wyniosą po, mnie wieczorem i po, poczekam do nas tej tego i wsadzę na błocyk, pojadę. Tak, mą, 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 cykl, bo jadę. tak. komentujcie rzecz. państwo, Jed, komentujcie państwo, komentujcie państwo. Ja mam jeszcze jedną, chciałem ważną rzecz powiedzieć, bo też z tym się spotykam często, dlaczego te leki są takie drogie. Teraz lek jest. Lek ma kilka cen. Jedna cena to jest właśnie taka, po której my sprzedajemy jako, jako firma. Na przykład moja firma sprzedaje lek z hurtowni naszej, z naszego magazynu do hurtowni bądź do szpitali, a inną ceną bardzo często jest cena, którą płaci pacjent. Nie chcę wchodzić tutaj w system refundacji w Polsce i tak dalej, bo to nie, 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 nie w tym rzecz w tej chwili. Natomiast Mamy najogólniej rzecz ujmując, jeśli chodzi o leki na receptę, dwa, dwa rodzaje leków. Leki tak zwane oryginalne, które zostały stworzone właśnie przechodząc przez ten potężny, długi okres i, i z dużym nakładem środków, bo uważa się, że około miliarda dolarów jest potrzebne, żeby wprowadzić lek właśnie od początku do zarejestrowania, do pierwszych sprzedaży na świecie. Miliard dolarów. I teraz te leki są siłą rzeczy drogie. Dlatego, że za tym lekiem stoi nie, już nie tylko praca tych wszystkich ludzi, którzy wykonali lekarzy czy, czy laborantów, i tak dalej, ale też całe, całe przygotowanie techniczne. Bo, bo nie siądziemy sobie w piwnicy i w betoniarce sobie nie namieszamy jakiegoś leku, tylko to są potężne laboratoria. Które tworzą codziennie nowe cząsteczki szukają, szukają. To, to nie jest tak, że dzisiaj sobie wymyślimy na przykład lek na nadciśnienie płucne. Nie po prostu są, to są na podstawie pewnych jakichś wytycznych, do tego nie, 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 niebawem zostanie też zaangażowana sztuczna inteligencja, żeby szybciej umiała liczyć i maczować, czyli ze, zestawiać ze sobą dane, które substancje na co mogą pomóc. To jest potężna wiedza naukowa i, i, i fachowa. I teraz ten lek, co jest jeszcze bardzo ważne, bo o tym nie powiedzieliśmy, jest coś takiego jak, jak, jak ochrona patentowa. Tak ją nazwijmy, tam jest ochrona wyłączności danych i tak dalej, mniejsza o to. Normalnie jest tak, że jak mamy patent, nie wiem, na kolorowy, na, znaczy napój w czerwonej czy niebieskiej puszce, no to on jest jakoś opatentowany, czy, czy ze skrzydłami są napoje i mają swoje jakieś tajemne, opatentowane rzeczy. Natomiast w przypadku yy, yy, leka, lekarstw, jest leków, jest tak, że, by dzieli, że dzielimy się z całą ludzkością tymi osiągnięciami. Generalnie jest tak, że ochrona patentowa trwa 20, 23, 24 lata, w zależności, to, to są też niuanse. Załóżmy około 20 lat. I teraz wyobraź sobie, że mamy model zwierzęcy, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Mamy na przykład badanie pierwszej fazy i widzimy, że to jest, to jest to, to może być fajny lek. No to, to może być skutecz, skuteczny, bezpieczny i tak dalej. I patentujemy go. Natomiast jesteśmy w pierwszej fazie. Pierwsza faza, druga faza, trzecia faza, to często są lata. To często jest, czy, czy mamu, czasami jest tak, że już na modelu zwierzęcym widzimy, że jest, że jest. więc się go y, patentuje. Wówczas on jeszcze nie jest zarejestrowany i nie sprzedało się jeszcze ani jedna tabletka. Ciągła inwestycja. Zły rol. więc mamy 8, załóżmy 8 lat czy 10 na badania, bo czasami jeszcze trzeba poprawić dokumentację. EMA lub FDA dopytuje, czy, czy, czy jeszcze mamy takie dane, a czy moglibyśmy jeszcze to sprawdzić. De facto zostaje nam około 10 lat, 10-12 lat, żeby ten lek zwrócił z nakłady, na które ten miliard dolarów. Ale co jest istotne, My żyjemy biznesowo z kolejnych leków. Z kolei z naszych leków bardzo często, tak realnie, żyją pacjenci, więc my jesteśmy jako sektor innowacyjny odpowiedzialni za to, żeby tworzyć nowe leki. I może kiedyś panu taksówkarzowi będę umiał odpowiedzieć, czy znajdziecie to lekarstwo na raka. I dzisiaj, gdybym zadał to pytanie bardziej merytorycznie, to powiem tak, bo już leczymy jako ludzkość raka piersi, już umiemy le leczyć czerniaka, co jeszcze niedawno było, parę lat temu, wyrokiem śmierci. Yy, umiemy leczyć różnego rodzaju inne raki, bo nie ma czegoś takiego jak jeden rak. Po prostu rak wychodzi z, z komórek, z każdej tkanki, yy, z ektodermy, już, już nie, nie chcąc wchodzić w szczegóły, bo często jest coś... Jest rak, raka rak, przykład rak mózgu czy rak krwi, nie ma czegoś takiego jak rak mózgu, ale to ok. Więc czy A tutaj jest... odeślę do rozmowy z panem profesorem Krzakowskim, którą miałem. Super, dokładnie, więc to się ładnie wszystko spina. Więc już jako ludzkość umiemy wymyśleć, czy, czy spowodować, że zatrzymujemy chorobę, spowalniamy, często jak ją szybko złapiemy, więc tutaj jest prośba o diagnostykę, o samobadanie się i chodzenie na badania Okresowe czy, czy swoje takie przeglądy techniczne. Jeżeli to szybko złapiemy, jesteśmy w stanie dużo rzeczy już wymyślić. I to nie, i to dzięki właśnie tym drobnej, tej drobnej mrówczej pracy, którą wykonujemy codziennie. My z kolei w tym moim dziale komercyjnym jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby lek mógł trafić pod tak zwane strzechy, żeby go było jak najwięcej, w sensie jak, jak naj, najbardziej dostępny. To są te kwestie, o których mówiłem w, w, w tych czasach, które były przed prawem farmaceutycznym, teraz w czasie prawa farmaceutycznego. Nasza promocja polega na tym, żeby lekarzowi przedstawić najlepsze cechy tego produktu, powiedzieć o ewentualnych działaniach niepożądanych. To zresztą jest na każdym materiale, wszystko jest uczciwie wypisane i transparentnie. I to lekarz podejmuje decyzję. Oczywiście my naszą pracą, Wyciągamy nasz lek spoza, z odchłani albo z, z morza innych leków, yy, no bo lekarz nie leczy jednej choroby, tylko wiele, wiele, więc siłą rzeczy trochę działamy, nasza aktywność promocyjna pomaga mu jakby wyciągnąć, aha, faktycznie jest taki lek, zapomniałem o nim. Yy, yy, bo często jest tak, że zdarzały się takie sytuacje, że były bardzo dobre leki, tylko po prostu nie były jakby przedstawione lekarzom. Lekarz jest też człowiekiem. I aż człowiekiem, i, i też może o niektórych, na przykład, tych naszych lekach zapomnieć. Na przykład, a faktycznie mówi to na ostatnim kongresie. Więc naszym zadaniem jest przypominanie, bo jak już ktoś wymyślił i wprowadził ten lek, no to trzeba leczyć, bo tak naprawdę lek działa tylko wtedy i to będzie głęboka myśl, kiedy zostanie podany pacjentowi, bo w szufladzie są, są, są badania, że niespecjalnie. Jeżeli. To jeszcze to, i, i, i druga grupa y, leków, i to już szybciutko. Są to leki odtwórcze, czyli generyczne, tak zwane tańsze zamienniki. Jak Państwo przychodzą do, do, do apteki, to często jest, o, mamy tańszy zamiennik. I to z kolei, bardzo dobrze, że są te tańsze y, y, odpowiedniki, bo to z kolei powoduje, że one są zazwyczaj przynajmniej, powinny być o wiele tańsze, bo one już nie robią tych badań, które my y, zrobiliśmy jako, jako sektor innowacyjny. Tylko muszą wykazać się przy, przy zarejestrowaniu tego produktu tak zwaną biorównoważnością. Czyli najogólniej rzecz ujmując, jeżeli są porównywalne, biorównoważne, mieszczą się w, zaś, w, w jakimś zakresie, że są lekiem odtwórczym, czyli w zasadzie takim, takim samym, one nie muszą wykonywać tych, tych badań mhm. y, y, klinicznych. Więc one siłą rzeczy muszą być tańsze. I to jest ukłon z kolei w kierunku płatników publicznych, że mogą y, 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 leki, które już są starsze, mają już 20 lat swojej historii od. od, od od, od opatentowania, być zastępowane odpowiednikami. Po prostu my się wtedy dzielimy z nimi całą dokumentacją kliniczną. Na podstawie naszych badań klinicznych one mogą zarejestrować, czyli one muszą siłą rzeczy być tanie. Czyli sektor innowacyjny pcha naukę do przodu, pcha, pcha medycynę i ludzkość do przodu. Sektor generyczny, również bardzo ważny, dba o, o, o kieszeń płatnika i, i, i o kieszeń pacjentów. A wszyscy dbacie o dostępność i wszyscy dbacie o dobro pacjenta. Jeżeli chcą Państwo, tak jak już wspomniałem, skomentować, to skomentujcie, podajcie nam jeszcze tematy, o których chcielibyście usłyszeć. Nie ma w tym problemie tematów tabu. Ja Ci Marcinie, dzisiaj bardzo podziękuję za rozmowę. Miałem dla Ciebie zadania bardzo trudne, ale z, zachowam je na następną, bo wiem, że będzie następna rozmowa, bo wiem, że państwo, Państwa ten problem y, nurtuje. Y, bardzo Ci dziękuję, Marcin. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.